Kurwa, kiedyś to było, a teraz to nie ma. Ciekawe, czy Sindri wie, że jego przesuwacz nieba się tu zaplątał. Wątpię. Więc ma to? Uruchomi? Nie obchodzi mnie to. Słuszna uwaga. Ale skrócik by się przydał, nie powiem, że nie. Żyćko, a se wezmę żyćko. Żyćko, dobra sprawa. Mrocznie. Cofnij się, chłopcze. O, co to? Tego, Grzejku, nie rozumiesz, od cofnij się. Wiedźma. Gdyby tu była, na pewno by nam pomogła. Moja magia jest bezużyteczna przeciw czarnemu tchnieniu. Nie da się tego obejść. Odyn się o to zatroszczył. Co ty się tu wzięłaś? Zrespiłaś się? Myślę, że dokończycie podróż. I tyle zwlekałaś? Byłam zajęta leczeniem przyjaciela. Może pamiętasz? Czarne tchnienie to spaczona magia, której nawet ja nie mogę rozproszyć. Tylko czyste światło Alfheimu ma dość mocy, by je przełamać. Ale tu go nie znajdziecie. Czym jest dla was ta podróż? Wszystkim. Chodźcie za mną. Czemu to robisz? Może widzę w was więcej z siebie, niż chcę przyznać. Może pomagając wam, zdołam naprawić swoje błędy. Ambitne podejście. Mimo tego, co zrobiliśmy? Mimo tego, co zrobimy? Mimo tego, co zrobiliście, tak. Gdzie musimy się udać? Do świata, za granicami tego. No, mam wrażenie, że Kratosowi nie jest to za bardzo na rękę. Wyruszamy do innego świata? Idziesz z nami? Tylko na chwilę. Tylko na chwilę. A nie możemy sobie hopsnąć tędy i się zwyczajnie siedzieć wspiąć na tą górę? Kratos, już chodziłeś po takich linach, przecież to nie byłby żaden problem. Hop na górę i idziemy. Poprzedni kowak robiłeś to 1000 razy. Dałbyś radę. No mówię, znerfili nam Kratosa. Wykorzystamy to. Sadek. Greytha. Nie, Sindri mówił, że nie działa. Sindri? Krasnolud u stóp tych wzgórz. Naprawiał to, gdy przybyliśmy. Nikogo tam nie było, gdy przechodziłam. Być może skończył. Krasnoludy są bardzo zaradne. I denerwujące, jeśli są takie jak ci dwaj. True. O tak. No, niedużo dostałem tej kasy, nie powiem. Skorzystaj z tego. Ale zawsze coś. No. O, emocja jak na grzybach. Whee! Świątynia Tyra znajduje się na środku jeziora. Stamtąd udamy się do Alfheimu. Na szczęście nie jest już pod wodą. Skąd się tam wzięło to stworzenie? Nikt tego nie wie. Po prostu się pojawił. Wkrótce potem przybył Thor i ich walka rozbrzmiała echem we wszystkich światach. Ostatecznie zakończyła się impasem i Thor wrócił do Odyna z pustymi rękami. Wąż pozostał i urósł tak bardzo, że opasa cały Midgard. Widzisz? Mówiłem. Od tej pory się nienawidzą. Przeznaczony im zabić się nawzajem podczas Ragnaroku. Wierzysz w Ragnarok? Chciałbym nie, chłopcze. Chciałbym powiedzieć, że właśnie rozmawiam z Ragnarokiem, ale nie jestem do tego pewien. Wiesz, rozmawialiśmy z Wężem Świata. Najpewniej to my się okażemy Ragnarokiem, ale... Jestem dobry. Głowy sobie uciąć nie dam. Tych, których wcześniej nie słyszałem. Ale gdy mówi, nic nie rozumiem. Niestety nikt nie rozumie. Mówi w martwym języku. A to wiele tłumaczy.
No, gównia, kruchy. Tędy. Jesteś pewna? Przechodziliśmy tędy i nie było drogi na drugą stronę. Widzisz? Naprawdę? Coś wam pokażę. A, okej, tak to działa. To było dla mnie jeszcze zablokowane. Przejść. Elficka architektura. Cięciwa była skąpana w świetle Alfheimu. Może teraz przebudzić magię elfów? Zaraz. On nie zniknie, prawda? Nie. Dopóki światło świeci swobodnie. Tędy. Chcę taki. Nie. Te korzenie. Jaka to magia? Vanów. Z Vanaheimu? Znasz Vanaheim? Z opowieści. Mama nie mówiła dużo o Vanach. Tylko tyle, że toczą odwieczną wojnę z Asami. To dobrzy bogowie w porównaniu z Odynem i Torem. Nie ma dobrych bogów, chłopcze. Myślałem, że cię tego nauczyłem. Chciałbym powiedzieć, że sami jesteśmy w sumie jakby bogami, ale też sobie nikt nie powiedział, że jesteśmy dobrzy, więc w sumie się zgadza. Daleko nam do dobrego boga. Trudno dobrym bogiem nazwać kogoś, kto rozwalił cały panteon. Świątynia Tyra została wzniesiona... O, wóz się podniósł. Wielki Tyr podróżował z niej po 9 światach i utrzymywał w nich pokój. To chyba średnio mu to wyszło. Wszędzie... Śmieszny ma wyraz twarzy. Szczególnie takie... Umarli. Actually! Niegdyś drogi i szlaki roiły się od ludzi. Teraz wszyscy ukryli się lub uciekli. Z wyjątkiem bandytów. Dość dzikich, by przeżyć. No cóż. Okej, nie zdążyłem. Skręćcie w prawo na dole schodów. Hej, jeszcze jeden kryształ światła. Zaczekajcie, przebudzę światło. A może po prostu kopsi na błok? Co dokładnie robimy? Naprawiamy zniszczenia. Zacznij od podniesienia... Dobrze wiedzieć. Dobrze, teraz wepchnij ją na miejsce. Siła! Teraz umieść koło na torze. Idealnie. Teraz przepchnij most po torze. Cały most! Dobra, nie wyjdzie żadnego sensownego żartu odnośnie tora. Rony, ale jesteś silny. Ten wyznawca to był wypadek przy pracy, okej? Okay. To się nie liczy. Nie. Zawsze był bardzo silny. Jeśli chodzi o martwych, słyszeliśmy, że nazywano ich sługami Hel. Czym są dokładnie? To biedne, niespokojne dusze, którym odmówiono osądu i spokoju. Niby jak? Magia Vanów może ożywić zmarłych? Kiedyś mogła, ale to nie magia. Ta plaga umarłych to skutek braku równowagi w świecie. Coś lub ktoś grało z potężnymi siłami. Tylko tyle wiem na pewno. Idealnie! Wracajcie na górę! Wszystko gotowe! A jak on ten kratos musi mieć krzepę, żeby cały kurna budynek obrócić? To było imponujące. Nie uszkodziłeś sobie pleców? Nie uszkodziłem sobie pleców. Kurna, Arteus, gdybyś ty wiedział, co ja robiłem, kiedy byłem jeszcze młody. Przesuwanie takich budowli to... boki zrywać. Zbudowali giganci czy elfy? Wszystkie rasy pomagały przy budowie. To był ostatni akt współpracy między światami, zanim skończył się czas pokoju. Tak. To jest mój syn? Będę go nazywał jak chcę. Może być nawet Heniek. Liosta.
cięciwa przestała świecić. Jej moc została wyczerpana. Została w niej tylko resztka magii, a my ją wyczerpaliśmy. Daj mi swój łuk. Gdy zdobędziecie światło Alfheimu, napełnijcie cięciwę jego mocą. Nie zapomnijcie. Tak, przepraszam bardzo, nie mogłaś wziąć normalnie do ręki tego łuku, tylko musiałaś jak szpanować lewitacją? Mówisz, jakbyś z nami nie szła. Spróbuję, ale ktoś bardzo chce uwięzić mnie w Midgardzie. Czemu? Bogowie mają mnie za nic. No cóż, główni, najważniejsi bogowie to tak niespecjalnie lubią, jak się im ktoś sprzeciwia. Wiem o tym najlepiej. Zeus tak nie bardzo był wesoły, że robiłem, co mi się podoba. Świątynia była zamknięta i zanurzona przez ponad... O tym pewnie też nie będzie zbyt zadowolony. Potrzebuje światła Bifrostu, by się przebudzić. No, ani trochę nie jest to creepy. W ogóle, w najmniejszym stopniu. Istotnie. Są częścią drzewa świata i pozwalają przemieszczać się między światami. W ogóle nie czuję się zaniepokojony. Ani troszeczkę. Podejdźcie do stołu. Jak to działa? Musicie mieć to. Bifrost służy do podróży między światami. Wygląda jak tygiel z Duma. Zbiera i przenosi światło Alfheimu. A może to robić za miecz? Co teraz? Daj mu chwilę. Świątynia potrzebuje czasu, by przebudzić się z długiego snu. To właśnie... A to się pamiętaj. I tylko stąd będziecie mogli... Było to projektowane na PS4. Gdzie był HDD. To co widzisz... Daj mu popracować. ...świątynię, w której jesteśmy. I wieże światów, które otaczają Jezioro Dziewięciu. Wszystkie światy zajmują tę samą przestrzeń i odzwierciedlają się nawzajem. Te drzwi, wieże na zewnątrz i dziewięć światów są ze sobą splecione i współistnieją na gałęziach drzewa świata, rozdzielone światłem Alfheimu zamkniętym w Bifroście. To miejsce może skupiać i kontrolować to światło. Czy to drzewo świata? To tylko jedno z jego wyobrażeń. Nie. Yggdrasil jest czymś o wiele potężniejszym. W jego gałęzie wplecione są losy całego świata. W tym oczywiście też nasze losy. Drzewo odżywia naszą ziemię. Rosa z jego liści spływa do naszych dolin i rzek. Drzewo daje życie wszystkiemu, co narodziło się wśród jego gałęzi. Jego energia zasila cykl życia całego stworzenia. Narodziny, rozwój, śmierć i odrodzenie. Jego włókna wymykają się granicą czasu i przestrzeni. Wszystko powraca do drzewa. No, tak to działa. Ale zapewne chciałbyś się o tym przekonać w praktyce. Tak. Niech tak będzie. Most, który przepchnąłeś na zewnątrz, aktualnie prowadzi do Vanaheimu. Powinieneś ustawić go do miejsca, w które zmierzamy. Alfheimu. I swear to fucking God. Najpierw jakieś siostry przeznaczenia. Teraz kurna cholerne drzewo. Co następne? Piramida Cheopsa? Do jasnej cholery? Zaraz, czy to obraca most na zewnątrz? Tak, koło obraca most, a most prowadzi do wież różnych światów znajdujących się na jeziorze. Chwila, tu nie ma wieży. I dlatego niemożliwa jest podróż do Jotunheimu. Bez wieży, z którą może połączyć się most, nie można rozpocząć sekwencji. Każdy świat ma runę, która otwiera wiodący do niego most. Daję wam te do Alfheimu. Teraz możecie rozpocząć podróż. Arigato gozaimasu. Możemy ruszać. Let's go! Prost. Nie chcesz go zgubić. Teraz most łączący światy się ustawi i świat między światami się tworzy. Widzicie ten wielki kryształ? Każdy świat posiada taki. Kryształ naprawdę musi tyle trwać, żeby się tutaj otworzyło przejście? Zbierając most do danego świata.
Dlatego podróże są możliwe tylko z tego pomieszczenia. A co z tą wieżą, której nie ma na jeziorze? Wieża Jotunheimu zniknęła ze wszystkich światów ponad 100 lat temu, gdy giganci odeszli z Midgardu. Nie wiadomo, gdzie jest obecnie i w jaki sposób została przemieszczona. Widzisz, jak to długo trwało? Chodźcie za mną. Bifrost zgasł. To była jego ostatnia podróż. Nie wrócicie, dopóki nie napełnicie go światłem Alfheimu. Czyli jesteśmy uwięzieni. Ktoś taki jak ty nie powinien mieć problemu z powrotem do Midgardu. I będziemy mogli rozproszyć czarne tchnienie? Tak, dzięki światłu Alfheimu. A może zacząć od takiego jednego bardzo malutkiego, takiego tyci faktu. Czemu nam kurna nie powiedziałeś o tym wcześniej? W sensie, jasne, rozumiem, ja stąd wyjdę bez najmniejszego problemu, ale mogłaś mnie poinformować, taka malutka informacja jest zawsze przydatna i bardzo mile widziana, wiesz? Takie, o słuchajcie, no, po przekroczeniu tego mostu już prawdopodobnie nigdy tędy nie wrócicie, no chyba, że wam się uda zdobyć to światło, ale jeśli jakimś cudem to światło zostało zniszczone albo coś tam się stało, no to ogólnie chuj wam w dupę, że tak powiem. Good luck, have fun. Ale ładnie tu. Trzeba przyznać. Witajcie w Alfheimie, panowie. Zobaczycie... światło. Ledwo je widzę. Coś jest nie tak. Widzisz tę kolumnę światła w oddali? Znajduje się w środku świątyni. Musimy się tam udać. Nie. Jeszcze nie teraz. Co się dzieje? Nie! By przywrócić magię Bifrostu, musicie wkroczyć do światła! Ale uważajcie, aby nie dać się wyleźć! Nie! Odyn, ty szmato! Nie zginęła! Co to była, kurwa, za reakcja? Laska właśnie wessała na drugą stronę wszechświata. Reakcja Kratosa. Kurwa. Kratos nie powinien być bogiem wojny. Powinien być bogiem wyjebania po prostu. No tak wyjebana jak on to nikt nie ma. Trzymaj się blisko i niczego nie dotykaj. No po prostu hit. Uwielbiam. Mogę to itnąć? Mogę to itnąć. Chyba to zabiłeś. A cóż. Nie jest to pierwsza rzecz, którą zabiłem i obstawiam, że nie ostatnia. O co chodziło? Nie nasza sprawa, chłopcze. Skup się. Będzie bitka! Chłopcze. Tak jest. Co mówią? Coś o odwiecznej wojnie o światło. Nie rozumiem. Skoro obie strony go potrzebują, czemu się nie podzielą? Chciwość to bardzo częsta przyczyna wojny. Słuszna uwaga. Światła. To wojna, która dobiega końca. Ci w szatach przegrali. No, niestety dla tych czarnych. To zmierza w złą stronę. Dla tych ciemnych to też nie jest najlepiej. Zwłaszcza, że ja tutaj przylazłem. Także ich życie również dobiega końca. Ta wojna została zakończona, gdyż iż ponieważ przybył Bóg.
No, sobie chyba nie do końca jesteśmy bokiem wojny, więc... Nie wiem, prędzej można by nas nazwać bogiem zniszczenia. A jak go przed chwilą określiłem bogiem wyjebania. Będzie i więcej. W sumie nawet by pasowało, bo praktycznie wyjebaliśmy ich na drugą stronę. Więc określenie pasuje. God of don't give a fuck. Mówiłeś coś? Nie. O, dobrze. Przynajmniej zbliżamy się do światła. Przepraszam bardzo. Nie ma żadnych dowodów. Powtarzam, nie ma żadnych dowodów na to, że czarne elfy wiedziały o tych zbrodniach wojennych. Próbuję coś ułożyć. Ma pan dowód? Zaraz, czy to Sindri? Znaczniki obszarowe kompasu. Kiedy kompas staje się złoty, w pobliżu jest dostępny jakiś cel. Przeszukaj okolice, znajdź wskazówki. Ciekawe. W jaki sposób dotarłeś tu przed nami? Powiedziano nam, że światy łączy tylko jedna droga. Może i dla was to jest jedyna droga, ale krasnoludy mają swoje sposoby. Odpowiedz na pytanie. Ta dziecięca ciekawość świata. Kiedy ma się tyle wiedzy co ja, niewiele spraw pozostaje zagadką. Wiem, gdzie można znaleźć egzotyczne surowce i jak je przekształcić w niewyobrażalne dzieła. Amator może pomyśleć, że to magia. Bo... niech ci będzie. Dzięki magii. Zadowolony? Tak. No to do roboty. Pokaż mi swoje towary. Kamienie wskrzeszenia. Kamienie wskrzeszenia są teraz dostępne w sklepach. O, to czuję, że może mi się przydać. Kamienie wskrzeszenia. Kamienie wskrzeszenia można kupić, aby Arteus mógł ożywić Kratosa po śmierci. Wciśnij w bok, w prawo, w lewo, prosto na drzewo, aby przejść do sekcji kupowania w sklepie. Kamienie wskrzeszenia. Istnieją różne rodzaje kamieni wskrzeszenia, ale Arteus może mieć przy sobie tylko jeden. Aby okupić inny kamień wskrzeszenia, najpierw musisz się pozbyć aktualnego, użyj go w walce albo sprzedaj w sklepie. Okej, zwykły kamień wskrzeszenia. Magiczny kamień, który przywraca Kratosa do życia z niewielką ilością zdrowia. Ciśnij kwadrat, kiedy Kratos umrze, aby Arteus mógł go wskrzesić i umożliwić mu powrót na pole bitwy. Możesz mieć przy sobie tylko jeden kamień wskrzeszenia. Okej. Wezmę sobie. Mi się takie coś na pewno zawsze przyda. Prędzej czy później. Tu będzie się zakupiony kamień wskrzeszenia. Okedoke. Zaklęcia. A przepraszam bardzo, jak on się nazywa? Nie, nieprawda, się nazywa Arteus. I koniec, kropka. Przeanalizuję wszystkie dowody, że to się nazywa Arteus i chuj mnie to obchodzi. Ja już powiedziałem, to jest mój syn i będę go nazywał jak mi się podoba. Jak będę chciał mówić Arteus, to będzie to kurwa Arteus. Jak będę chciał, żeby się nazywał Ziutek, to będzie się kurwa nazywał Ziutek, okej? Okay? Nie mów mi, jak mam syna nazywać.
Rękojeść broni. Można wybrać różne rękojeści dla broni. Każda rękojeść poprawia statystyki i zapewnia unikatowe atuty w zależności od twoich działań podczas walki. Rękojeści można ulepszać, aby poprawić ich statystyki. Okej, okay, ale biera to nie stać. El Talismano. Talizmany zapewniają unikatowe efekty, które mogą pomóc w walce. Można ulepszać w sklepie, aby zwiększyć ich skuteczność i skrócić czas odnowienia pewnych zdolności. Ale też mnie na to nie stać. Jestem biedny jak jasna cholera. Zupełnie jak w prawdziwości. Tu tracę na sile. Tu też tracę na sile, ale dostaję w obronę i w runy. Więc nie brzmi to tak tragicznie, to be honest. A to tutaj? A to tutaj jest całkowicie useless. Ale chyba spasuje. Rynce. 11 plus 3. Okej. 6, 5 i 8. To już brzmi lepiej. Plus 5 do obrony to jest tak. Siła 9, obrona 1. To już bardziej, ale imo. Imo to mi się bardziej podoba. Zwykły przedmiot, ręce. Utwardzony skórzany pancerz zapewnia dużo swobody ruchu, zwiększa wartość oraz. Okej. Biodra. 11 plus 3 do witalności. O! To mi się podoba. Czy ja bym wolał pójść w runy, siłę? Kurna, siła i obrona wydaje mi się trochę lepsze, aniżeli odrobina do witalności. Bo ile to jest 3 do witalności, w związku z siłą 8 obrony. Imo to jest chyba lepsza opcja. Pancerz Arteusa. No mnie na niego absolutnie nie stać. No co będzie? Na rękojeść topora też mnie enikuta obecnie. I na talizmany też enikuta. Ale mogę sobie ulepszyć. Więcej punktów. Ja tu nie pójdę wyżej. No cóż. Do zobaczenia. Uwaga. Dobra, hold up. Nie jest tu zbyt bezpiecznie odkąd ludzie. Dobra. To znaczy nie lubię generalizować. Zostali przedmioty sprzedaj, kup, ulepsz, lewiatan. Bomb. Co? Każ mu dłużej hartować stal. Wypaczył detale. I wracamy do ciebie. No dobrze, Arteusie, lecimy dalej. Spójrz, tam jest zaplątana łódka. Jak te żaby śmiesznie brzmią. Git! No skoro wolna, no to dobra, niech będzie. Wolałbym szybką, ale wolna też może być. Czy ja coś mogę sobie wziąć? Mogę gdzieś na coś skoczyć? Mogę coś zebrać, zobaczyć, sprawdzić? Chyba nie.